Dzieci z przedszkola samorządowego imienia Pluszowego Misia w Nowinach przygotowały na 8 listopada spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Przedszkolaki pod czujnym okiem swoich pań przedstawiły wzruszający program. Pierwsza sześciolatków przygotowała nam taką krótką inscenizację. Króciutki montaż. Zobaczycie, jaki piękny, ale taki patriotyczny, taki poważny. I żeby nadać takiej rangi, powagi temu spotkaniu, jak zwykle, przyszli do nas goście, zaproszeni goście. A wśród gości znaleźli się m.in. wójt gminy Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof Rym, sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, Grzegorz Toporek, dyrektor zespołu obsługi szkół i przedszkoli w Nowinach oraz Mikołaj Wojdyła, przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola. Elementy musztry wojskowej zaprezentował przedszkolakom tato Filipa, który jest żołnierzem. Ja, pani dyrektor i szanowne grono pedagogiczne, kochana młodzieży, rodzice, chciałem podziękować jak zwykle za zaproszenie na tak sympatyczne obchody Święta Niepodległości i przede wszystkim wzruszony jestem, że tak pięknie śpiewacie hymn Polski, a śpiewaliście też drugi praktycznie hymn Polski, który jest znany, w Polsce uznany jako drugi hymn, to jest Rota. Dziękuję za te piękne prezentacje, stroje wojskowe. Myślę, że jestem dumny, że wiecie, co to znaczy Polska i wiecie, kiedy uzyskaliśmy niepodległość i bronimy tej niepodległości. Wy macie być bezpieczni, szczęśliwi, a my naszym obowiązkiem jest bronić tej niepodległości.